gdy laur i gal, wawru kwiaty dał nam zerwać los. Brałam perły, drogie szaty i trefiłam włos. Lecz gdy nas zdrady wrogom przedały, gdy zaległ Polska na jeźdźców ról, gdy w pętach jęczy nasz naród cały, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka. Nasza wystawa nosi tytuł nawiązujący do głośnego niegdyś dzieła Stanisława Koźmiana Rzecz o roku 1863. I w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego nasze muzeum we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiło zilustrować stosunek naszej uczelni do tego wydarzenia. Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego to temat ważny dla poznania przeszłości naszej uczelni i jej etosu. Postanowiliśmy połączyć historię instytucji z historiami konkretnych ludzi. Te dwie perspektywy pozwalają oczywiście w miarę naszych możliwości technicznych na pokazanie lub choćby zasygnalizowanie istotnych faktów wobec jednego, lecz ważkiego wydarzenia politycznego. Znajomy salon, młodzież, panowie i panie, co tydzień serdeczna gromadka, stare sprzęty, fortepian i stare portrety na ścianie. Nieboszczka pani Żulińska, matka patrząca z obrazu w dół spojrzeniem jakby krepą zasnutem. Doktor Tadeusz, nieboszczyk, jeszcze wówczas żyjący pan Józef, profesor i on, Roman, ich brat, stracony w Warszawie Straugutem. Po prostu tamten świat. Chciałbym podzielić się z Państwem pewną refleksją, może banalną, ale dla mnie niezwykle ważną. Ludwik Zoll był już nie pierwszym powstańcem w naszej rodzinie. W powstaniu listopadowym brał udział stryj mojego pradziadka, Jan Zoll. I co było charakterystyczne, że ci przedstawiciele rodzin niepolskich, którzy na początku XIX wieku w ogóle osiedlili się, ta rodzina osiedliła się na terenach dawnego Królestwa Polskiego, te rodziny w ciągu jednego pokolenia tak się polonizowały, że właśnie ich przedstawiciele brali udział w walce o niepodległość, o odzyskanie z powrotem niepodległości i byli zdolni do poświęcenia życia. To świadczy o jakiejś niezwykłej sile kultury polskiej, o jakiejś niezwykłej sile tożsamości polskiej, która tak była zaraźliwa dla tych, którzy wydawało się, że swoje życie, swoje kariery mogli znacznie lepiej urządzać, nie przechodząc na tę drugą stronę, ale przeszli.